chwileczkę druga połowa, trzecia kwarta tegoż spotkania 0-42 prowadzą Seahawks Sopot Zenzer Storm. Zapoznajmy się ze składami gości tego spotkania. Numer 3 Łukasz Kuśmiech, numer 4 Arkadiusz Ciarka, numer 5 Sebastian Zawiślak, numer 6 Hubert Pińczak, numer 10 Rafał Mierzejewski, 11 Rafał Kareta, 10, 12 Piotr Wielicki, 13 Kornel Mierzejewski, 14 Krystian Wankiewicz, 15 Marek Kucharski, 17 Piotr Romanowski, 18 Andrzej Raczkowski, 20 Adrian Rydzyński, 22 Marcin Masakowski, 25 nabytek z Bydgoszczy Filip Klauze, z numerem 30 Jarosław Szyłkowski, numer 33 Daniel Chorodecki, numer 36 Maciej Biesiadziński, numer 38 Daniel Lewandowski, 39 Bartosz Plus, 40 Paweł Jesiołowski, 41 Mateusz Składanowski, 43 Szymon Wicik, 45 Grzegorz Łoszcz, 47 reprezentant Polski Tomasz Kuska, z numerem 48 Paweł Grzywna, z numerem 49 Paweł Matakiewicz, z numerem 50 Robert Rygielski. No ale już za chwileczkę wracamy do kolejnej, do trzeciej kwarty, więc może szybko zobaczmy szybko skład drużyny Seahawks Sopot. Rozpocznie Seahawks Sopot. Ale widzimy Luzeta Zatę i Gabriel Chambers. To główne postacie, na których warto się skupić. Dalej Jakub Widawski, Bartłomiej Wiśniewski, Mikołaj Obrajewski, Paweł Chęć, Krystian Trubisz, Paweł Czoszka, Denis Rożka, Mateusz Marciniak, Bartosz Reszka, Michał Cichocki, Michał Noga. Zostawiam Państwa jeszcze chwilę z tą grafiką i już wracamy z Michałem Radewickim. Jesteśmy już Dawid Witnik i Michał Radewicki. Trzecia kwarta tego spotkania. Od wykopu rozpoczynają Seahawks Sopot. Zobaczymy, czy to teraz odrobią te 42 punkty straty. Mają szansę już bardzo szybko powrót. Nas nie miał szansy na akcję powrotną, więc touchback dla zespołu z Angel Storm. I z 20 yarda ofensywa pod wodzą Łukasza Kuśmielka, zaznaczonego numerem 3. Dzisiaj słabo dysponowany Łukasz Kuśmielek, ale tak jak wspominałeś Michał, dobrze prezentuje się linia ofensywna, ma dużo czasu. Zdarzyło się jedno takie 20-30 yardowe skuteczne podanie, ale poza tym niestety Łukasz Kuśmielek nie jest w formie dziś. Na pewno, tak, w wysokim prowadzeniu Demon. No i moment, że przy piłce. Może wpłynąć w szeregi defensywy Seahawks, zobaczymy. Jednak pierwsza próba, akcja biegowa. No to jest szybko zatrzymany zawodnik, reprezentant Polski, Kadrowicz, jeszcze nie reprezentant. Bieg na stronę w pierwszej próbie i dalej nie do pokonania defensywa Seahawks. Po tryoucie dostał się do kadry, nie znalazł uznania w pierwszym rzucie w oczach Macieja Cetarowskiego. Razem z Jakubem Mazanem z zespołu Angel Storm tam wybrali się, wtedy jeszcze Jakubem Mazanem z Angel Storm wybrali się na tryout. No i Tomasz Kuska tam skutecznie został wybrany do kadry Jakubowi Mazanowi. Wtedy niewiele zabrakło. W ostatniej rundzie, z tego co wiem, przegrał z Przemysławem Portalskim. No i teraz jest w drużynie Seahawks Gdynia. Znalazł uznanie Macieja Cetarowskiego jako skrzydłowy Seahawks Gdynia. No i pewnie będzie przekonywał coraz bardziej Macieja Cetarowskiego o swojej osobie. Zobaczmy, tak, jak najbardziej. No, także na pewno ten sezon będzie w wykonaniu jego tutaj kluczowy. Reprezentacją Polski. Przed reprezentacją Polski w tym roku dwa sprawdziany. Między innymi z Rosją i drugi przeciwnik to Michał Pojęcz. Bo jedno z tych spotkań odbędzie się w Trójmieście, a drugi przeciwnik to Norwegia. No a przeciwnik w meczu reprezentacyjnym już o punkty, o awans do Mistrzostw Europy, to reprezentacja Czech. Zobaczymy, jak w tych trzech sprawdzianach na jesień sprawdzi się ekipa Macieja Cetarowskiego. Na boisko przed... Także będziemy mieli odkop
nadzieję, że będziemy mieli w Gdyni tutaj komplet widowni. Ten mecz będzie we wrześniu, więc nie będzie okres wakacyjny, więc tak naprawdę... Wiadomo, że i liga, no i wszystkie kluby liczą tutaj na świetną frekwencję i ten mecz każdy powinien przyjąć wielu fanów futbolu, ale nie tylko. A powiedz, jako człowiek z Gdyni, dlaczego ty wakacje, to w międzyczasie pan Bartosza Muza? No i czy Gabriel Chambers będzie miał szansę na akcję powrotną? Tak. Nie będzie jej dotykał, a jednak decyduje się na akcję powrotną. Wankiewicz teraz, ale parę powstrzymany, pięknie! Gabriel Chambers dalej lewą stroną, jest niesamowicie szybki. Gabriel Chambers na pole. Mieliśmy flagi, tak jak dwie na boisku, także proszę, że ta akcja będzie cofnięta. Ale zobaczymy, po której stronie przewinienia. Musimy chyba tutaj blok w plecy. Dla Państwa ekranie już za chwilę powtórki oczywiście. Na razie konsultacje sędziów i zobaczymy, jaki będzie werdykt sędziego głównego. Niestety sędziowie jeszcze w Polsce nie mają dostępu do powtórek. Ale za chwilę usłyszymy sędziego Kacpra Karasia, chociaż... Przyłożenie! Blok na boisku, także mamy... Przyłożenie z Seahawksowa tutaj w powrotnej. Więc już 48-0 to 60-yardowa, 70-yardowa akcja powrotna Gabriela Chambersa kończy się przełożeniem. No nie tak na pewno to nie chcieli zacząć, szczególnie, że to oni odbierali piłkę w tym spotkaniu w drugiej połowie. No tak. No z chęcią zobaczę powtórkę. No ale mieliśmy no już niestety, no, czy stety, oczywiście z korzyścią dla Seahawks, już nie będzie ta... Zyska już nie ma wpływu, mamy zaliczone punkty. No i mamy w tej chwili wynik 48-0. No i szansa dla Portala na podwyższenie. Przemek Portalski. I skutecznie. 49-0. Tylko powiem, że Angels Toruń nigdy jeszcze tak wysoko nie przegrali. Ich rekord przegranych to w sezonie 2012 najwyższa porażka z Cougars Szczecin 42-0. Ostatnio poprawili ten rekord, przegrywając 43 punktami z Seahawks Sopot na swoim terenie, a teraz śrubują ten rekord, 49 punktów. Mamy nadzieję jednak, że Toruń nie obudzą się i zdobędą jakieś punkty. No tutaj mocno wzburzony trener Bill Moore po tej decyzji, tutaj się rozmawiał z sędziami, sędzią głównym. No miał prawo się zdenerwować, no była to dość kontrowersyjna decyzja. Bo najczęściej zdarza się, gdy jeśli pojawiają się flagi przy akcji powrotnej, w takim wypadku jest jakiś blok w plecy, no i to przełożenie i tak jest nieuznane. Sam mówię, że najprawdopodobniej to przełożenie nie będzie uznane. Też tutaj nie ekscytowaliśmy się tym, że Gabriel Chambers znalazł się w poru przyłożenia. No to sami zawodnicy byli zdziwieni, no, już tak odpuścili, no każdy widział latające flagi, no. A na szczęście dla Seahawks mamy 49-0. Co ciekawe, jest to dopiero piąte spotkanie pierwszej ligi grupy północnej, a w trzech aż wystąpiła drużyna Seahawks Sopot. Pierwsze spotkanie wygrali 49-0 z Wilkami Łódzkimi. Następnie Wilki wygrali z Cougars Szczecin 27-23. Później mieliśmy to spotkanie z Torunia 7-50. No i we wczorajszym spotkaniu 7-23. Ale to jest świetny powrót. Bartosz Mróz to jeden punktujący z poprzedniego spotkania dla Torunian. No a w wczorajszym spotkaniu 7-20 wygrali Cougars Szczecin. Więc tych spotkań bardzo nie miało, a praktycznie cały czas grają Seahawks Sopot. Też pojawiają się propozycje sparingów od drużyn z drugiej ligi, bo one też czekają na swój sezon. Chciałbym zagrać z kimś z pierwszej ligi. Tu serdecznie pozdrawiam Krzysztofa Wydrowskiego, ale jak usiedliśmy do naszego terminarza, zobaczyliśmy, że tak naprawdę jedyny wolny, najdłuższą przerwę mamy 2 tygodnie. To przy Michale pamiętasz czasy drugiej ligi, granie co miesiąc, czy co nawet półtorej, no to zupełnie inny futbol. Się granie tydzień w tydzień, najdłuższa przerwa to 2 tygodnie bez grania, więc ciężko tam szukać jakiegoś sparring partnera.
Sopocie będzie długa przerwa, bo 4 tygodnie aż, dopiero w maju, no po majówce pierwszy mecz będziemy rozgrywać w Szczecinie. Także wyjątkowo jakoś to się ułożyło. No, też podejrzewam spowodowane tym, no Crusadersi zaczęli sezon dopiero wczoraj, pierwszy mecz. Także no, wydaje mi się, że ta przerwa się przyda, też żeby się podregenerować, no ale też nie wiadomo, czy nie uśpi. Tutaj czujności trenerów i zawodników. No, może to będzie dobry moment na jakiś może mały sparing gdzieś. A czyli zgłaszasz tutaj chęć, jeśli ktoś by... No, jeśli trenerzy tak zdecydują, no nie mi o tym decydować. To już trzeba rozmawiać z naszym coaching staffem i oni podejmą decyzję. No, ale wczoraj spora, 4 tygodnie to bardzo dużo. Jak Pelefa 2. Pewnie jest skuteczne podanie w międzyczasie do Kornela Mierzewskiego. Ze statystyk z poprzedniego spotkania wynika, że na 7 podań złapał zaledwie jedno. Więc trochę dziwi, że po raz kolejny jest mocno wykorzystywany na skrzydle, choć nie ma głębi niestety na tej pozycji. Kontuzjowany Radosław Trojanowski dzisiaj z drużyną, Jakub Mazan już w drużynie Seahawks z Gdynia, tak naprawdę Krzysztof Wnuk ze złamanym palcem z poprzednim spotkaniu. No, ta głębia niestety na skrzydle drużyny z Torunia jest niewielka i 18-latek musi grać na skrzydle. I Paweł Podlas złapane to podanie na raty, tak naprawdę na 3 razy podbijał tą piłkę. Jest takich akcji siatkarskich trochę w wykonaniu Torunia. Bo też tutaj przybywając na stadion w SKMC dowiedziałem się, że odbywają się od koleżanki z Elbląga, serdecznie pozdrawiam, odbywają się w Trójmieście finały Pucharu Polski w siatkówce, więc może tutaj trochę zainspirowali się zawodnicy, bo wcześniej też takie zagranie siatkarskie wzięliśmy, taki blok siatkarski podczas linii. Czy to było podanie chyba Łukasza Kośmirka, końcówka ta, która jest ostatnia akcja, to była pierwszej kwarty, którą tą piłkę przytomnie zebrał Tomek Kuska. Bartosz Mróz. Bartosz Mróz prawą stroną. Jeszcze go tam popychają. Bartosz Mróz około 4 yardów pozostaje do zdobycia pierwszej próby. A do przejścia 5 yardów. No tutaj już widać, że tutaj chyba też rezerwowi się pojawili na boisku ze strony Sopotu. Nie są tak już eksploatowani ci starterzy, ten pierwszy skład. No tutaj słychać z sideline'u, że zawodnicy z Seahawks zmotywowani są niezależnie od wyniku. Druga, 5 yardów do przejścia. Kuśmirek, jeszcze raz kacia po lewo na lewo. No i będziemy mieli przyłożenie, przyłożenie. Nie będzie miał nikogo przed sobą i to jest pierwsze. Mamy przyłożenie, Paweł Podlas, 60-yardowa akcja podaniowa. Łukasz Kuśmirek też potrafi podawać, 49 do 6. Więc ta strata zredukowana do wyniku sprzed tygodnia. No walczą tutaj o godność Torunianie. Anioły, przypomnę, najwyżej przegrały 43 punktami przed tygodniem. Mamy nadzieję, że tych punktów będą zdobywać coraz więcej. Już widzę. To się wyja, więc będzie prawdopodobnie próba kopnięcia, czyli próba podwyższenia wyniku za jeden punkt. No i mamy naprawdę zbliżony wynik do tego, co miało miejsce tydzień temu 4. I szansa na podwyższenie za jeden lub za dwa, ale już widzimy ustawiona formacja do kopnięcia na bramkę. Bartosz Mróz, najlepsza noga drugiej ligi w zeszłym sezonie. I także w pierwszej lidze skutecznie, chociaż nie ma tylu okazji, by wykonywać podwyższenia. 49 do 7 prowadzą Seahawks Sopot, więc szansa dla zespołu z Torunia na, no muszą pójść za ciosem, by zredukować tą przewagę. Ale raczej teraz szansa na piłkę będą odbierać zawodnicy z... w szansie na akcję powrotną. No i przede wszystkim Gabriel Chambers. Nie warto do tego zawodnika w cudzysłowie podawać na kick-offie.
Podejrzewam, że tutaj nie będą się starali uniknąć sytuacji, w której Gabriel odbierze piłkę. Ale mamy tutaj na kick-offie turnerze w tej chwili Michała Burka, Przemysława Portalskiego. Widzimy tak naprawdę, licząc od końca, od tyłu w drugiej linii dopiero Gabriela Chambersa. Może to celowe myślenie Gabriela Chambersa, bo dzisiaj te kopnięcia nie wychodziły. Widzimy zamieszanie w zespole Strunia. Jeszcze Kamil Liszczak musiał wbiec na boisko jako 11, bo w 10 ustawili się do tego kopnięcia. No, mając naprzeciwko sobie Gabriela Chambersa czy świetnych turnerów jak Przemysław Portalski, nie mogą sobie pozwalać na braki kadrowe. Mróz, piłka w górze, mocne kopnięcie, skuteczne. Z piłką wracał Michał Burek lewą stroną. Jak na razie nie zatrzymany jest Michał Burek. Burek cały czas na nogach, ale powstrzymany. Około 30 yardów. Od 27 yardów własnej połowy rozpoczną swój rajd ofensywny z Sikok Sopot. Jest to pierwszy. Ale widzimy na boisku Luka Zetazate, więc tutaj Sopot nie odpuszcza. Spodziewaliśmy się, ja spodziewałem się osobiście tutaj Michała Uzdrowskiego, ale podejrzewam, że Michała zobaczymy jako rozgrywającego w czwartej kwarcie. No właśnie, bo Lukowi nie ubywa lat, a cały czas brakuje jakiegoś polskiego narybku, jego wychowanka, który mógłby go z powodzeniem zastąpić. To młody chłopak, co prawda, którą urodziny w tym roku będziemy świętować Luka. No w tej chwili 34 już tak naprawdę, więc... A to jest, w futbolu amerykańskim to jest wiek w Polsce, że można zaczynać tak naprawdę przygodę z futbolem. Zazwyczaj to już wiek, gdzie powoli myśli się o sportowej emeryturze, ale w Polsce... W rozmowach ze mną Luke Zetazate kiedyś pokusił się o takie stwierdzenie, że może grać do 50, więc no wszystko zależy od niego, jeśli zdrowie będzie mu pozwalać, będzie grał. Jeśli... Myślę, że ciekawym rozwiązaniem było, gdyby Luke postarał się z Sandrą o potomka i wtedy taka zmiana za te. Więc czym szybciej Luke zacznie starania, tym szybciej pojawi się dla niego zmiennik. No, kto wie. Na ten temat nie rozmawialiście. No nie rozmawialiśmy, przyznam się szczerze. To naprawdę już tyle czasu Luke spędza w Polsce. Mamy dobrego rozgrywającego polskiego, jest to Jakub Leszczyński, który świetnie się prezentował w Seahawks Gdynia Junior. Więc no, mógłby ewentualnie tutaj Jakub przyjąć pałaczkę, ale Jakub świetnie wpisuje się w tej drużynie top ligowej w Seahawks Gdynia, gra jako wide receiver. Wczoraj też pokazał parokrotnie klasę w meczu ze Steelers. No i zobaczymy go jako rozgrywającego w juniorach. No i kto wie, może kiedyś. Czy to nie ten zawodnik, który miał w Stanach Zjednoczonych studiować lub... Tak, jeszcze jest na to szansa, także no zobaczymy. No, w tej chwili mamy Luka Zetazate. Jak sobie z tym poradzi akcja biegowa? Po raz pierwszy w tym spotkaniu widzimy Luka Zetazate biegającego z piłką. To kiedyś był częstszy obrazek. Teraz no, nie dodawają tutaj jakoś wieku oczywiście Lukowi. No, no już... Na pewno on już nie jest ta sama szybkość, wiadomo, no ale tu dalej trenuje świetną formę. No i cały czas przypomnijmy, to jest zawodnik, który ma największą liczbę podań na przyłożenie. No już w tej chwili ponad 100, grubo ponad 100. Także jest to, już mamy koniec trzeciej kwarty, leci ten mecz jak burza. Nie tylko Luke jest rekordzistą w pierwszej czy drugiej lidze, ale w całej Polsce nie ma drugiego takiego zawodnika, który tak często zdobywałby podanie na przyłożenie.